To jest historia opowiadana słowo po słowie. Każdy może powiedzieć tylko jedno słowo. Dziki! Uwaga. Dawno. Wczoraj. Jeszcze raz zaczynamy. Chodzi o to, że historia musi zawsze mieć... musi mieć logiczną kontynuację. Jeżeli nagle urywa się logiczna narracja, zaczynamy od początku. Tak? Zobaczymy, ile nam się uda słów ułożyć po jedno po drugie. Uwaga, jeszcze raz zaczynamy. Dawno. Dawno. Temu. Tekurami. Zarazami. Żył sobie. Żył. Jeszcze raz. Przypominam reguły gry. Zawsze trzeba mieć tylko jedno słowo. Wcale nie jest takie proste, jeśli chodzi. A może spróbujmy z publicznością? Na przykład spróbujmy opowiedzieć bajkę przez chwilę o myszy, która zjadła kota. Bardzo dawno temu żyła sobie mysz. Brawo! Słowo po słowie. Tak, po jednym. Sami widzicie, jest łatwo. Spróbujmy jeszcze raz wrócić do historii o mleczarni. Uwaga! Pewnego razu. Pewnego. Jeszcze jedna rzecz, bo jesteśmy jeszcze w sferze rozgrzewki. W improwizacji chodzi o to, że każdy błąd właściwie jest bardzo ważny i bardzo dobry. Zawsze błędy nagradza się brawami, dlatego że tylko na podstawie błędów, czy w ogóle popełniania błędów, można się czegośkolwiek nauczyć. Dlatego tutaj wobec błędów zawsze jesteśmy nastawieni pozytywnie. Jeszcze raz. Pewnego dnia żył sobie mleczarz, który był bardzo zły, ale zgubił swoją żonę. I zrobiła mu. Zrobiła mu? Krzywdę. Wielką. Wielką. Gdyż zabrała mu jego bańkę na mleko. Teraz pamiętajmy, że musimy dojść do mordercy. Postanowił, że zadźga ją bańką. Co dalej? Kłopot był taki, że mleczarz poszedł po wielką sowę. Pojawia nam się sowa w opowiadaniu, coś będziemy musieli z nią zrobić. Co zrobimy z sową, jaka ona będzie miała dalszy wpływ na historię, jeszcze nie wiemy, ale zaraz się dowiemy. Sowa była bardzo zła i chciała zabić jego z żony. Kolejna postać o morderczych zapewne. Tymczasem mleczarz przeciwstawił się złej sobie i sam poszedł ja. Kuć żonę. Żonę. A? Żonę, a? A sowa postanowiła zrobić coś złego. Chyba wiemy co. Zadziałała mleczarza i nagle całowała żonę. Ustalamy, jak będzie wyglądała akcja. Zanotuję. Morderstwo? Nie. Chcemy morderstwo? Tak, nie. Nie, nie wszyscy chcą. Co chcemy? Porwanie. Porwanie. Porwanie, dobrze. Porwanie kogo? Lady Gagi. Mleczarza. O, tak. Porwanie mleczarza, dobrze, fantastycznie. Bańce na mleko. Porwanie mleczarza. Dzięki. W jaki sposób? W kartonie. Poczekajcie, bańce, o tym. O tym. Bańce na mleko. Nie, bo to się nie zgadza. Składamy do bańki na mleko? Tak? Za proste. Za prostym to co? W kartonie na mleko. Poczekaj, poczekaj. Dywan. O! Jak? W dywan go zawinie. Aha. Nie, odwinie się szybko. Jak najlepiej porwać mleczarza? Worek go zawiązać. I balonem. Worek. Worek go zawiązać, dobrze. A za kogo się przebrać? Za kogo? Za klauna.
Za klauna? Za klauna. Tak? Dobrze, fantastycznie. Czyli muszą się przebrać za klaunów, związać i porwać, wsadzić worek mleczarza. Tak? Pamiętamy? Doskonale. Proszę o muzykę. Siadaj i nie rób sobie debila. Przepadacje. Czyli za przepadacje. No, to kogo zabijamy? Nie. Po co od razu zabijacie? No jak to po co? W zeszłym tygodniu mordowaliśmy. No i co, nie można kolejny? No dwa tygodnie potrzebuję. Będziemy podejrzewać policji i w ogóle będzie słabo. Proszę. I ten nauk mordowany? No tak, no przecież mieliśmy kogoś porwać. Tak! Boss. No, no. Teraz tylko jak? No co? No trzeba pamięta, no. No na pewno, że pamięta. No, może. Jeszcze normalnie to mówił. Tam bierzemy, porwamy, nie? No, ale tak, no, ale co jakoś musimy go zabrać, nie? Zabrać? No. Nie. No. Za włosy po podłodze? No nie, no po co tak brutalnie? To byłoby za proste. Trzeba mówić, że czegoś użyć. No tak. No, przecież! No tak! Worka. No tak! No. Tak. I mieliśmy się przebrać, żeby nie zbudzić żadnych podejrzeń. No właśnie. Coś takiego niby jest krzykliwe, ale dobrze kryje. Dobrze kryje. Tak, bo... To taki debil. To jest debil. No przecież, no, to powiedziałam. No. Ale szef nie zapomniał na pewno. No nie. No, szef mówił, że nie wypił tą całą czystą wódkę. Tak? Szef dużo pije ostatnio, strasznie. Ty mnie coś zarzucasz? Nie. Szef, jak myślałam? Skupmy się. Mamy mało czasu. Tak, tak. Tak. Przebierzemy się za... Szef. Kotyk. Tak, nie, coś większego. Ale na pewno się pamięta, na pewno. Pamiętam. Coś większego, niedawno było świnicy. Razem z innymi kotami, ale większymi. Taki, wiesz, z czerwonym nosem taki, no. No tak. Tak, tak. Czerwonym nosem? Co? Rudolf? No nie. Jak to Rudolf? Świetny pomysł, szefie, ale to może następnym razem. Właśnie tego Mikołaja na przykład. Jeszcze pamiętam, w zeszłym tygodniu byliśmy i tam były właśnie oni tak. Razem z dużymi kotami. O. Tak? No. No tak! Już wiem! Przebierzmy się za klaunów. Tak! Teraz tylko pytanie, z kogo? Kogo porywamy? Dlaczego? Putina, nie? No nie, no Putina już porywaliśmy przecież. Ile no tak, no tak! Zostawiliśmy sobie wtóra, pamiętasz, że nie? Tak. Bo chcieliśmy wojnę z Ukrainą. Dlatego. Z cyrku, nie? Nie, tak, nie. Z cyrku, może tam zaopatrza, ale on do cyrku tak. Nie chodzi. Bo koty lubią... Dobre. Pina. No. Koty lubią takie. Jak szef lubi wódkę, to koty lubią. Leżeć. Kuchnia tania i wykwintna. Wojtek, daj ręce za siebie. Za siebie! Państwo, witam was wszystkich w programie Kuchnia Tania i Wykwintna. Dzisiaj przygotujemy dania, które możemy przygotować sami w domu na
imieniny swojej babci. Naszym gościem będzie znamienity kucharz świata kuchni Wojciech Wyrba! Pozwolę sobie napomknąć, że pani redaktor zapomniała o moim pseudonimie artystycznym kuchennym Łomonosów. Muszę to przypomnieć. Tak, pani ma pseudonim kuchenny Łomonosów. Mamy zatem przygotować posiłek na imieniny, na imprezę dla już tam gości. Potrzebujemy do tego i chipsów, i rurek. Natalia, i jesteśmy. Prosimy panią o otworzenie chipsów. Oczywiście, z przyjemnością. Wyprawia misko. Tak się testuje miska. Gdzie ona wpływa pojemność? Fajna robiła? Tak. Potrzebujemy po pierwsze tak, bitej śmietany, którą zamierzam właśnie tak otworzyć. Pani może pomóc oczywiście. Z przyjemnością. Zatem chwytam bitą śmietanę. Działa! Dziękuję za sprawdzenie. Próbujemy. Coś nie stoi. Działa. Wlewamy do miski. Jeszcze trzeba dać. Nie ma. Teraz znowu. Dobra, śmietana. Mako. Upadły z chipsów. Jabłka. Same jabłka w śmietanie. I tej śmietanie. Dzięki czemu nabiera lepszego smaku. Trzeba ją ustalić tak ostentacyjnie. Na widoku. O, stoi. Chwytamy teraz za kawior. Tak. Pokażę wszystko. Zaraz to podniosę i pani pokażę. Im więcej śmietamy. Dobrze. Biorę paczkę chipsów. Chcę spróbuję tego, czy dobre? Tak, chcę nie spróbować. Bardzo chcę spróbować, proszę. Ktoś napije drugą. Proszę. To będę dla koleżanki, bo ona się wstydzi. Czy ktoś jeszcze chciałby spróbować? Specjalny kotowiek? Nie? To dobrze. Proszę. Ale co to za... I znowu co ja narobiłam? Tak, pomaga. Wybierz tylko w tej kuchni teraz przed przyzwaniem. Muszę się napić. Ale zamknięte, no nie. Co ja teraz zrobię? Uważaj, to jest szklane. To ją tym naprzód. To może jeszcze ci. Cholera! Cholera! No i to też musi być. Przeze mnie? Czy już danie gotowe? Jeszcze chwila. Nie widzi. Należy podać wodę. Odkręcam więc wodę. Niech pani odkręci wodę, bo mi się nie chce. Ja nie rozleję, bo pani rozleje. Ja bym rozlał? Nie. Lewam. Rozcięta śmietana. No i znowu pan rozlewa.
nie jest gotowy. Danie na imieniny, babci, cioci, kogokolwiek, kogo chcemy otruć. Dziękuję bardzo.